Szanowni Państwo, bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym wydarzeniu kulturalnym, muzycznym, tym razem na rozważaniu muzycznym o tajemnicach Różańca Świętego. Witam wszystkich przybyłych, witam tych, którzy łączą się z nami przez Radio Fara i razem z Wami witam mistrza, który wykona dzisiejszy koncert organowy, pana Michała Daleszczyka. Cieszę się także, że będziemy mogli uczestniczyć w tym koncercie, patrząc na wykonawcę tego wydarzenia. To dzięki tym nowoczesnym sprzętom możemy uczestniczyć w tym koncercie tak bardziej jeszcze zaangażowani. Niech to wydarzenie służy naszej modlitwie, niech pomaga nam wchodzić w tajemnice chwalebne Różańca Świętego, które w czasie tego koncertu będziemy rozważać. Szczęść Boże, wszystkim życzę miłych wrażeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początek pozwolę sobie na krótkie słowo o muzyce, którą będą mogli Państwo dzisiaj wysłuchać. Tak jak już ksiądz proboszcz wspomniał we wstępie, będziemy rozważali tajemnice chwalebne Różańca przez muzykę. Będą to improwizacje organowe na temat pieśni, które nawiązują do poszczególnych tajemnic różańcowych. Będą również wykorzystane głosy organowe, które naśladują w pewien sposób tematykę, na przykład przy w niebowstąpieniu głos Vox Celestis, tłumacząc głos niebiański, a także inne takie właśnie dźwiękonaśladowcze głosy w organach, które będą imitować poszczególne instrumenty. A tak dzisiejszy koncert rozpocznie fanfara, czyli krótki utwór, taki triumfalny, na temat pieśni Witaj Mario Jarosławska Pani, którym rozpoczniemy ten koncert. Później będzie improwizacja w stylu współczesnym na temat Zawitaj Królowo Różańca Świętego, a później przejdziemy do rozważań tajemnic różańcowych. Także życzę dobrego odbioru.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Michałowi za to, że pomógł nam przybliżyć się do tajemnic Różańca Świętego, tajemnic chwalebnych. Ta muzyka wykonana przez niego rzeczywiście pozwalała nam być bliżej zmartwychwstałego Pana, tego, który w niebo wstępuje i Ducha Świętego zsyła, tego, który bierze do siebie Matkę Najświętszą, aby była tam, gdzie jest On. Bardzo dziękujemy za tę piękną ucztę modlitewną, bo to taki wieczór modlitewny. Panie Michale, chciałem wręczyć Ci symboliczny prezent. To symbol Ducha Świętego, abyś swoją pieśnią, posługą w naszej kolegiacie, wyśpiewywał pieśni pełne ducha, byśmy wszyscy przez Twoją posługę modlili się, wtedy, gdy się nie umiemy modlić, by Duch Święty nam pomagał i by Duch Święty przez Twoją muzykę pomagał nam mówić: Panem jest Jezus, i pomagał nam mówić do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu. Niech zatem Duch Święty będzie z Tobą i w Tobie w tej misji, którą pełnisz w naszej parafii. Szczęści Boże! Z racji na dzisiejszą tematykę koncertu, taką maryjną, pozwolę sobie wykonać jeszcze na koniec improwizację na motywie pieśni Chrystus Pan karmi nas, która jest parafrazą Magnifikatu, czyli tej pieśni Maryi. Thank you.
Więc kończąc ten dzisiejszy koncert, chciałem zaprosić na kolejne koncerty, które będą miały miejsce w miesiącu listopadzie w naszej kolegiacie. Serdecznie zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Tam będą wszystkie wiadomości na temat koncertów w najbliższym czasie. Serdecznie Bóg zapłać.